Witam wszystkich serdecznie na kanale oczywiście MedMax. Ja jestem oczywiście Max. Witam Was serdecznie, moi widzowie. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Będzie to już odcinek przedostatni, jeżeli chodzi o podzespoły mojego komputera. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się coolerami, a więc chłodzeniem CPU. A więc to, co tak naprawdę jest mało istotne, ale jakże ważne. Tym bardziej, jeśli chcemy, słuchajcie, podkręcać swój procesor. Ja wybierając, słuchajcie, Ryzena 7, tylko i wyłącznie brałem go po to, żeby właśnie możliwość podkręcania. Mój poprzedni, słuchajcie, procesor Intel i5, w ogóle go nie podkręcałem, bo w ogóle nawet nie wiedziałem, że takie coś w ogóle jest możliwe. A jeśli nawet jest możliwe, to jak sobie pomyślałem, że miałbym to robić ja sam, to absolutnie, słuchajcie, nie. Natomiast wraz z Ryzenem samo podkręcanie procesora jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo proste. Jeśli chcemy to już zrobić, to naprawdę musimy zaopatrzyć się w bardzo dobry, słuchajcie, cooler, a więc w chłodzenie samego, słuchajcie, procesora. Ja wybrałem, słuchajcie, chłodzenie cooler firmy Silentium PC. Miałem wybrać ich obudowę, lecz nie wybrałem, ale wybrałem, słuchajcie, Grandisa. Grandisa 2, wentylator, słuchajcie, cooler, który jest naprawdę chuj wielki, naprawdę, nie spodziewałem się, że on może być tak duży i naprawdę, jeżeli chodzi o temperatury samego procesora, bardzo ładnie, słuchajcie, je obniża. A teraz, słuchajcie, zapraszam Was na króciutki filmik prezentacyjny tego właśnie oto coolera. Tak, słuchajcie, właśnie dokładnie on tak wygląda. On naprawdę jest wielki. Mi się wydawało naprawdę, że on jest troszeczkę mniejszy. Natomiast jeśli go już dostałem i go ułożyłem, słuchajcie, na stole, to po prostu myślałem, że on w ogóle mi do budowy nie wejdzie. Wystraszyłem się troszeczkę, natomiast obudowa na tyle była spoko, że pomieściła, słuchajcie, tego, słuchajcie, Grandisa. Ale najpierw, zanim tutaj zajmiemy się samym Grandisem 2, przejdźmy może do rankingów, a więc do najlepszych coolerów, które są wydajnościowo i jakościowo bardzo dobre, jeżeli chodzi o chłodzenie naszego procesora. To jeżeli chodzi o Morel Net, słuchajcie, i o rankingi. Nie wiem czemu, słuchajcie, ale w Morel.net bardzo dominuje firma Silentium PC. Całkiem możliwe, że Silentium PC tutaj, że tak powiem, opłaca delikatnie Morel.net, żeby tutaj ich produkty były wychwalane i number one. Całkiem możliwe, że ich produkty są jedne z najlepszych, natomiast tutaj nie chciałbym się ze wszystkim zgodzić, bo są produkty, które tutaj Silentium PC przewyższają, a jednak nie przewyższają ich w rankingu Morel.net. I bardzo mnie to, słuchajcie, tak powiem, zastanawia, bo są coolery bardzo dobre, które nie są w ogóle uwzględnione w tym rankingu, jeżeli chodzi o Morel.net. No ale to, słuchajcie, to jest czysty biznes, tu chodzi o kasę. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o mój cooler, Grandis 2 jest na miejscu 7. No okej, nie będę tutaj się zastanawiał, dlaczego na 7, a czemu nie na 4, na 5. Silentium PC Spartan 3 Pro ponoć jest lepszy od Grandisa 2. No okej, może tak, nie wiem. Natomiast tutaj z tego rankingu, słuchajcie, wychodzi, że większość coolerów o Silentium PC warte są kupna. Tym bardziej, że Silentium PC, słuchajcie, ma te cenowo, te coolery, nie tylko coolery, ale praktycznie wszystkie ich produkty są naprawdę na
za normalne pieniądze, których nie trzeba tam gdzieś, słuchajcie, kraść z poczty lub z banku, po prostu jest nas stać na to, żeby kupić fajny produkt firmy Silentium PC. I to bardziej chyba właśnie chodzi o to, żeby tutaj dać klientom wybór, jeżeli chodzi o, słuchajcie, finanse. Co tu jeszcze chciałbym Wam pokazać? Aha, właśnie, ten mój cooler, słuchajcie, 175 zł, tyle samo, ile ja wydałem, jeżeli chodzi o chłodzenie. Widzicie, że kupiło ten cooler 532 osoby, opinii jest bardzo dużo, opinie są praktycznie, wszystkie są jak najlepsze. Brak dwuśrubek, bez których nie da się z niego korzystać, ciekawe. Tutaj ja nic żadnych braków nie miałem. Mógłby być bardziej estetyczny, dwa różne wentylatory. No, może i tak. Teraz, słuchajcie, chciałbym wam pokazać jeszcze, słuchajcie, ranking na Skąpcu. Jestem bardzo ciekawy. Tutaj na pierwszym miejscu w ogóle jest, słuchajcie, Noctua NHD15, co bardzo mnie zdziwiło. Też on jest taki wielki byk, natomiast na pierwszym miejscu jestem po prostu w szoku. Natomiast słuchajcie, mój Grandis w ogóle go tutaj chyba nawet nie ma i też nie wiem dlaczego. W ogóle te rankingi, słuchajcie, są dość dziwne, czasami bardzo się zastanawiam nad tymi rankingami, czym to sobie jest spowodowane, że dane produkty są na miejscu pierwszym, a niektóre są na miejscu dziesiątym. Nie mam żadnego pojęcia, ale to już w ogóle nie mnie, słuchajcie, oceniać. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o Grandisa, właśnie, przejdźmy może do niego. Będę się tutaj posiłkował stroną benchmark.pl. Słuchajcie, jeżeli chodzi właśnie o Grandisa, słuchajcie, on jest naprawdę wielki, potężny. Ma dwa wentylatory, są w zestawie, jest 120 i jest 140. 140, słuchajcie, jest w samym środku, natomiast 120 jest właśnie po bokach. Tutaj jeszcze można, ten cały, słuchajcie, cooler ma ten plus, że można go jeszcze bardziej rozbudować o dodatkowe trzeci wentylator, 120. Choć tutaj mi się wydaje, że nie ma chyba najmniejszego problemu, żeby były trzy wentylatory, 140, choć nie wiem, czy jest to będzie później możliwe, jeżeli chodzi o podłączenie tych wentylatorów, no ale okej, to można kiedyś tam sprawdzić, gdy będę kupował dodatkowy wentylator, ten już trzeci do Grandisa, a więc na pewno sobie zobaczę i sprawdzę, czy 140, czy 120. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Teraz, słuchajcie, zobaczcie na krótki filmik pokazujący, słuchajcie, jak jest w ogóle, jeżeli chodzi o montaż sam tego Grandisa. Jest on naprawdę bardzo prosty, bardzo przejrzysty, jeżeli chodzi o socket AM4. I naprawdę, jeżeli chodzi o podłączenie tego wszystkiego, całego Grandisa, złożenie go, problemu z tym nie ma. Natomiast największy problem jest, jeżeli go już, słuchajcie, zamontujemy na slocie, tam gdzie procesor jest. Cały Grandis, płynie bardzo ciężko jest, słuchajcie, odmontować i zamontować z powrotem wentylatorki, bo one są mocowane takimi aluminiowymi sprężynkami, znaczy nie sprężynkami, tylko... Cholera jasna, muszę Wam to pokazać. O, czymś takim, słuchajcie. Tak jakby zaczepy. Natomiast ja, moja obudowa jest ona duża, natomiast bardzo blisko jest Grandis i jest wentylatory górne. I tutaj, słuchajcie, te miejsca jest na tyle bardzo mało, że bardzo ciężko jest tam rękę włożyć i zahaczyć, słuchajcie, te wszystkie właśnie zaczepy aluminiowe. I z tym jest, słuchajcie, największy problem. Natomiast z całą resztą problemów, słuchajcie, żadnego absolutnie nie ma. Ale sami zresztą zobaczcie. A więc jak sami, słuchajcie, widzicie, ten cooler naprawdę jest po prostu olbrzymi, wielki, potężny.
I daje naprawdę to, co dawać powinno, a więc ta temperatura, jeżeli chodzi o procesor, jest ona wyciągana i wysyłana w kosmos, że tak powiem. I te temperatury procesora naprawdę są, nie są aż tak wysokie. Ja nie sprawdzałem w ogóle, jak zachowuje się procesor bez tego coolera, tylko z tym coolerem normalnym, jakiś się dostaje wraz z procesorem. Natomiast pytałem się tutaj mojego kolegi, który też sobie zakupił 1700 i powiedział, że mniej więcej z tym ich coolerem przy podkręceniu temperatury bardzo szybko idą do góry. To są w granicach, słuchajcie, prawie 80 stopni. Natomiast z coolerem on zamontował sobie Be Quiet, tego tam właśnie, nawet zapomniałem, może chyba to, co wam pokazywałem wcześniej, Be Quieta, ten wielki taki też cooler, i mówił, że właśnie chodzi o to, że on przynajmniej zauważył tak, że temperatura procesora bardzo powoli idzie do góry, a jeśli idzie do góry, zatrzymuje się tak na 72-74, słuchajcie, stopniach, i mniej więcej tam temperatura jest, słuchajcie, cały czas trzymana. I to samo, słuchajcie, mniej więcej jest u mnie. Patrząc na moje testy, jeżeli chodzi o temperatury, to mniej więcej jest tak, że w stresie mój procesor sięga do 74-75 stopni Celsjusza, natomiast w spoczynku to jest samo około, nie wiem, 50 stopni Celsjusza. Ja mówię jeszcze raz, słuchajcie, ja nie sprawdzałem bez tego coolera, bez Grandisa, jak procesor się zachowuje, więc nie mam tak naprawdę też porównania, ja osobiście, jak to wyglądało w moim przypadku, natomiast posługuję się, słuchajcie, przypadkiem innej osoby, która też ten procesor posiada i też ma cooler dodatkowy, sobie zakupiła, ale mówię troszeczkę innej firmy, znaczy zupełnie innej firmy i zupełnie innej jakości cooler za większe pieniądze, więc u niego to wygląda zdecydowanie, słuchajcie, też lepiej. Z coolerem, słuchajcie, z tym wentylatorem dostajemy dokładnie wszystko to, co powinniśmy, słuchajcie, dostać. Można ten wentylator podpiąć pod sloty, słuchajcie, jeżeli chodzi o Intela i o najnowsze procesory Intela i najnowsze procesory, słuchajcie, AMD. Wszystkie tam, te wszystkie podkładki specjalne, słuchajcie, są, jest na mniejszego, słuchajcie, problemu nie ma. Jeśli jest jakikolwiek problem z robieniem, z podłączeniem Grandisa do płyty głównej, to też można się posiłkować, słuchajcie, właśnie tym filmikiem Silentium PC, jak to wszystko, słuchajcie, fajnie jest zamontować, bo montaż ogólnie jest bardzo prosty. No i tyle, słuchajcie, i tyle. Więc taki, słuchajcie, cooler mam. Jeżeli będę go wymieniał, to ja nie wiem za jaki czas, natomiast bardzo zastanawiam się nad tym, żeby wymienić wentylatory na inne. Natomiast to muszę jeszcze bardzo obmyśleć, popatrzeć, jakie warto, czy w ogóle warto, a jeśli tak, to może przynajmniej ten przedni, ten mniejszy, tą 120 wymienić na jakiś, słuchajcie, inny, lepszy, choć te, które są, słuchajcie, w zestawie, naprawdę są bardzo ciche. I absolutnie tutaj, jeżeli chodzi o komfort pracy i o wydajność tego chłodzenia, naprawdę na bardzo wysokim, słuchajcie, poziomie, więc jeżeli chodzi o mnie, ja jestem z tego Grandisa naprawdę zadowolony, tym bardziej, że Grandisa, zanim go w ogóle kupiłem, to naprawdę, uwierzcie mi, bardzo długo siedziałem na internecie i patrzyłem na wszystkie testy, teściki, pytałem się na różnych forach internetowych, jeżeli chodzi o chłodzenie, i Grandis naprawdę jest tym jednym z lepszych, słuchajcie, coolerów. I tyle. Serdecznie Wam dziękuję za to, że w ogóle oglądacie moje filmiki, że w ogóle ze mną jesteście, natomiast zapraszam Was na już ostatni odcinek. Tak, to będzie karta graficzna, więc chyba taka jedna z rzeczy, która najbardziej tutaj, że tak powiem, sprawiła, że zakup całego komputera bardzo stał w ogóle pod znakiem zapytania, ale to wszystko, słuchajcie, w następnym odcinku, już tym takim ostatnim, znaczy takim przedostatnim, bo ostatnim to będzie też taka ogólna prezentacja mojego komputera, jak to wszystko ładnie, słuchajcie, wygląda, natomiast tą kartą graficzną zapraszam Was serdecznie, bo jest to karta graficzna taka, której absolutnie nie brałem pod uwagę, żeby ją kupić. To jest dziwne, prawda? Natomiast rynek kart graficznych, słuchajcie, wymusił, że tą kartę, słuchajcie, musiałem zakupić, bo innej po prostu nie było. Natomiast mój wybór wcale nie był, słuchajcie, taki zły, bo jestem ogólnie z karty graficznej zadowolony. Zapraszam Was na kolejny odcinek i serdecznie dziękuję za ten odcinek, że go, słuchajcie, oglądacie i obejrzeliście. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia, pa, pa.